organizacja pomagająca osobom ubogim, bezdomnym na terenie miasta Krakowa od strony medycznej. Same osoby bezdomne się tam zgłaszają, czy osoby, które zauważą, że taka pomoc jest potrzebna na terenie ogrzewalni, noclegowni. Przede wszystkim patrolujemy takie przestrzenie niemieszkalne, pustostany, przestrzeń miejską tak naprawdę, czyli te przestrzenie, które nie są objęte jakąkolwiek pomocą instytucjonalną. No i staramy się szukać, my przede wszystkim we współpracy ze strażnikami miejskimi, osób, które wymagają pomocy stricte medycznej, ponieważ no, tym głównie się zajmujemy. No to jest zdecydowanie pomysł przystani medycznej, która się zgłosiła do nas o współpracę. No z uwagi na to, że my znamy te miejsca w Krakowie i potrafimy ich nakierować na osoby bezdomne. Po godzinach naszej pracy, po naszych codziennych obowiązkach, no i ruszamy w przestrzeń miejską, do noclegowni, do schronisk, do pustostanów, czy po prostu na zwykłe interwencje, właśnie zgłoszone na ten nasz numer interwencyjny, czy to właśnie przez Facebook. Jeżeli to nie jest akurat dzień, czyli piątek, gdzie z reguły współpracujemy, takie sytuacje się zdarzają, że dzwonią mieszkańcy albo my w trakcie patrolu widzimy, że jakaś osoba potrzebuje takiej pomocy natychmiast, nie może to czekać do piątku. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym, mamy do siebie numery. Większość osób chce tej pomocy od nas, ale byliśmy dzisiaj świadkami, że no nie wszyscy tacy są. Niektórzy odmawiają tej pomocy, wręcz wyrzucają nas z tych miejsc. Nie życzą sobie naszych odwiedzin. No staramy się ich namówić do tego, przekonać, żeby jednak skorzystali, bo jednak ci ludzie, którzy jeżdżą w tej przystani medycznej, no są wspaniali ludzie. Z własnej inicjatywy im pomagają, własny prywatny czas poświęcają na to, żeby pomóc tym ludziom. Jeden z właśnie z dzisiejszych osób bezdomnych, której pomagaliśmy, potrzebował ubrania, spodni dokładnie, więc udaliśmy się na izbę. Mają większy zapas ubrań dla osób bezdomnych, którzy tam przebywają na ogrzewalni w tym okresie czasu. Wzięliśmy stamtąd część ubrań, żeby temu panu w jakiś sposób też pomóc, wiadomo. Przede wszystkim można się zgłosić do pomocy w naszej fundacji, ale osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą też wesprzeć nas czy materialnie przez darowizny rzeczowe, czy też finansowo, chociażby teraz zbieramy środki na nową karetkę. Ta za nami jest karetką wypożyczoną, którą wypożyczamy po to, żeby objechać jak największy teren w Krakowie. Natomiast nasza obecna już troszeczkę odmawia współpracy, więc obecnie na zrzutce prowadzimy zbiórkę na tą karetkę. Wszelkie informacje znajdują się na naszym fanpage'u na Facebooku. No i zapraszamy do dołączenia. To też jest jakaś forma wsparcia.